Hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. O Jezu, mikrofon mi opadł, czekajcie. O, sorry. Dobra, myszkę widać, cholera. No ale ją widać, what the fuck. Dobra, skończyliśmy tam, gdzie w ostatnim odcinku, czyli chciałem jechać po ubrania Trevorem, ale co z tą cholerną myszką? Ale mi tu zadzwoni, że mam jechać do magazynu, mi tu miga cały czas, że mam się przełączyć koniecznie na Michaela. No okej. Okay. Zobaczmy. On niech jedzie sam. Przełączymy się na Michaela. Co znowu się dzieje z Michaelem? W ogóle kto do mnie zadzwonił? Jakiś nieznany numer. Nie wiem, czy to nie Dave. Po głosach nie rozpoznaję aż tak. Benning. Już! Still take you sugar tits. That's because you're deranged. Not because you're in good shape. Hey, why don't you stick doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Okay, see his face that last time I popped it. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You! You back there. I know you, but you? You I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston? Is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please. Keep the sleep bastard away from me. No, 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 Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. Well, this okay. Is Michael, and this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know, I already told nothing. Nothing, I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them? And what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What is... Hey! This what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No, 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 no. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No, 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 no. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. Wait, wait. No. You get to work, and I'm not here. Trevor od tak się po prostu zgodził na to. Caesar's Place, Rockford Hills. Udaj się do domu. A ja jakoś miałem jakąś torbę i nie wiem, co się stało z nią. Jasna dupa. Trevor! A, nie można go wybrać. Szkoda. Ech, dobra, no to ciśniemy do domu. I see of your boss, the more I like him. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo-hoo for you. Yeah, who else what? Is having trouble keeping secrets, asshole? Me.
after you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was. Dobra, ciśniemy dalej. A good head to hang on. Bo nigdy nie ruszą. Back then, sure. Not now. Dobra. Nie, bo chciałem, wiecie, jechać tak w miarę drogą. Oh shit! No nieważne. No dokładnie, ja też tak myślę. Jedź do domu. No nie jadę do domu, bo mam tu skręcić teraz, tak? Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? We're silencing someone. We're silencing the right someone. Get me another address. Going. Hey, you want a coffee? Action. Nice swój cel, Boże. Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait! What are you talking about, the wrong guy? No! Who do you want? Just tell me what you want, huh, man? Please, please. You're in the sausage factory, all right? Make some sausage. Look, look. Wiem sobie na początek to. Tell me where to start. Are any of those teeth less useful than the others? I just have the laser! Not the pliers! Aha! O kurde! Nie chodzi! To mów coś! Come on! Wait! Mercy! No to mów coś! To make a man talk is to stop him being able to talk. That hurts too much. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. They're right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Nawet go to nie pytaj. Lives in Chumash, the Western Highway. A, ci na kawie siedzą. Śmiesznie. Chumash. You're driving. A ten to co? Terror does not take coffee breaks. A my jesteśmy terrorystami czy? Chumash. Znaczek mi bardzo Saba przypomina. Tak jakieś mam wrażenie, jak się jeżdżę tym samochodem. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. Well, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of him.
Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Oops. Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Town. Uh-huh. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you'd want to know he was in the same state. Yeah, so now what? I just sit back and hope he doesn't figure it out? It's worked so far. He's a time bomb, Dave, and you fucking know it. Wow. Czyli, że brat... O kuźwa. Brat nie żyje i to on leży w grobie Michaela. Nieźle. Dobra. Jesteśmy. Gdzieś. This'll do. All right. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah. I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please. I tell what? You what loosen you want. Him up. No, no, please. No to mów. No to porażenie prądem tego. No nie będziemy go podpalać, ale będziemy go pewnie dławić, ale nie wiem co to jest to. Fuck! Co ja mu zrobiłem? Hey, 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 hey! Now? Huh? Now? You ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. That's what we were afraid of. So, yeah, this guy we're after, what does he look like? I was built. I was like middle aged. Yeah, it sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? No. Nie specjalnie, chyba. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Przełącz się na Trevora. Tak jakbyśmy nie mogli wejść na tego jebanego Live Invadera. Kuźwa, po co męczyć tego kolesia, no. Zapominam, to nie strzałkami się robi, tylko strzałka w dół. Shit, let me think, I remember. Sorry, too late, Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. No to po kolei, tak. This'll put hair on your chest. Not the clip. Zaczepić lewą i prawą. No. Shit, please! Aha! To automatycznie, tak? Czy za to co robi? Come on! Look at the chump in his pants! Super. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No, please. He's got beard. He's got bushy beard. Uh-huh. Oh. You're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard?
Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Super, tak. To na pewno. Chyba jest dwóch. Tu jest jeden. Who am I looking for? Tu jest drugi. Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the profile. Jest dwóch. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Tu jest drugi. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tu jest trzeci. Beards are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters. We need more. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He's got beard. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. Uh-huh. I told you, he smokes. That's all I know. A nie mogę się przełączyć już na... O Boże, no dobra, to po kolei. If my mama had waterboarded me more often, I wouldn't be the gun-toting psychopath you see before you now. What if you get it wrong? My mouth! I would drown! Oh! Torturer! I got blood in my mouth! Always by the book. That's my life. To jest woda. Look at me, I am a genuine government man. To jeszcze. He's had enough. Yep, he comes. Żyje. To się liczy. I guess our interrogation techniques were a little too advanced. It's coming! The light! Let me go through it! Bieda wszystko. Nie wiem, to wszystko jak on był i tak skory do mówienia tak naprawdę. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Nawet kurwa nie przekazał. Chuj. O, tu jest jeszcze. Jest lewo. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping the guy, you probably don't deserve it. Now I'm taking the shot. Oh, shit. We need to take... Oh, shit. Maybe I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe. Could be. Used to be. Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Czyli zastrzeliłem go tam. Ale jestem świetny. Idealne wyczucie. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Może jednak okaże serce. O, mój samochód. Oh, fuck's sakes. Come on, let's go. All right, you got a flight to catch.
okay? Let's get you to the airport. A, żeby go wywalić z kraju. Nice. Nie mówiłem, że Trevor ma tak naprawdę dobre serce, tylko jest pierdolnięty. Mówiłem. Miałem rację. Hey, how's your mouth? Wow! Nie wyszło to najlepiej. How's your mouth? It hurts. Can you speak? Kind of. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the Morningwood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Okej, jesteśmy na lotnisku. Departures. Światełko mi się zbiło. Run. You're free. What? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Poszedł spadnąć. Ukończono. Ciekawe, czy tam leży. Nie zatrzymuj mnie. Don't stop me now. Just stay away, okay? Ciekawe, gdzie on tam polazł. Spadł tu przed chwilą. No i zniknął. Czemu tu zszedł? Przecież tutaj nigdzie nie poszedł. No, nieważne. Dobra. Jaki mamy czas? O, nie taki zły. Dobrze. No to w takim razie wsiadamy. Jedziemy. Sobie. Weźmy, co my chcemy teraz zrobić. Jesteśmy na lotnisku w końcu. Fajnie byłoby tutaj pojechać, natomiast z tego co zauważyłem, znaczy przynajmniej ja tu Franklinem próbowałem wjechać, no to mnie zaczynają ścigać i policja i tak dalej. Ale to jest dosyć ciekawe, o co chodzi z tą rzeźnią. Tylko chciałem się najpierw przebrać, ale kij z przebraniem się. Jedziemy sobie do tej rzeźni i no... Aha, to jest ten channel? Spróbujmy na tym. Wow! Okej, muszę tędy jechać, bo tam bym tylko w kółko jeździł, z tego co widzę. Spróbujmy pojechać na wprost. No właśnie, tak chyba lepiej. Coś mi się tak wydaje. Wow! All be fact. Jakie kamienie tu są, what the fuck? Ile mamy w ogóle pieniędzy na nim? 28 tysięcy, co tu się dzieje? Coś tam się dzieje. Okej. No, ale dawaj, dawaj, koleś, ruszaj się. Nie wiem, jak ja mam co z tym samochodem zrobić. I później mam jeszcze wrócić, tak? Kurwa. Dobra, miejmy na niego wyjebane. Bo nie widzę specjalnie tutaj, co będę się wracał i tak dalej. Kij z tym. O, tu jest jakaś budowa. No nie, jak ja jadę w ogóle. O, w chuj chodzi.
O nie! Wow, nice. Fajna sztuczka. Dobra, ciśnijmy sobie spokojnie. O, tu jest ten cały... No, byliśmy tutaj. Stadion. Ciśnijmy sobie... The fuck? Co z tą reklamą było? Ciśnijmy sobie tam, gdzie mieliśmy cisnąć. Do rzeźni. Zobaczymy, o co to chodzi. McDonald Street. No, zajebiście. Co lo que dijo ella? Hey, ese, que onda? Ese. Amigo, where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, home, chill. No, I'm not a motherfucker. Kill frenzy. Fuck yeah. Kill frenzy. Ese, ese. Fuck. Fuck, skąd stamtąd strzela? Przydałoby się więcej pozabijać kolesi. Okej. O, demet. A ile miałem zrobić? Nie wiem. Okej. Nie wiem, pewnie mi pokaże. Chciałem go rozwalić, te samochody. O, pali się. Okej. To jest jakiś koleś. Czas się kończy. Jebany koktajl Mołotowa rzuca. Koniec. Zaliczona. Fuck yeah. Osób do zabicia, pojazdy do zniszczenia, osób do zabicia, 45 wymaga strzały w głowę. Tam. Dobra. Zaliczone, zaliczone. Zajebiście. Jeśli to się rzeźnia, to się to nazywają te kill frenzy teraz, tak? No okej, okay, spoko. W sumie fajowa. I no, że przydałby się nam jakiś teraz transport. O, coś jest. Wygląda fajnie. Ese! Fuck you. Jak go waliłem. Strzelasz sobie po samochodzie, nojku. Chwileczkę. O, właśnie. Nice. Czas. Czas jest najwyższy. Spróbuję pojechać jeszcze do jakiegoś... Jest jakiś sklep gdzieś, ten Teges? Jest tu binko jakieś. A, tu jest następna rzeźnia. Dobra, to idźmy sobie po prostu zrobić następną rzeźnię. Po drodze jest jeszcze fryzjer, może spróbujmy się obciąć. Tutaj. Nawet możemy zaparkować. Nice. Idealnie. Zobaczymy, czy oni coś potrafią zrobić z moją głową. Nawet fajny zaraz byłby niezły, ale... Zobaczymy, fryzury. A, nie. Fryz na bidotę. Zapuszczone.
Nie, wyglądam jakiś szalony naukowiec. Albo płetwa, nie, też niespecjalnie. I brody, i co mam, tylko albo gładko, albo to. No to raczej słabo. Te, jasne. Bez złośliwego komentarza po prostu kiwnął głową i wyszedł Lulz. Coś po drodze mamy jeszcze ciekawego? Do tej rzeźni nic, chociaż tu jest tanie ciuchy, to jeszcze gorzej pewnie. Ubrania Binko. Ponsy Boys, nie, niekoniecznie. Tu też jest Binko. Właśnie, ja na Trevorze sobie zrobiłem tatuaż, ale go nie widzieliście, nie pokazywałem wam jeszcze. Fajnie było do Suburbana podjechać, ale tu nie ma. Dobra, jedziemy na tą rzeźnię, a później do Suburbana i skończymy odcinek. No, come on. Zaliczenie tego w sumie to wychodzi tylko o to, że wystarczy przeżyć i ma się zaliczoną rzeźnię. To kill friendly. Nice piece, dog. Hey, hey, oh, Balashi. What the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me? Yeah, you motherfucker. You. What? I'm talking to you, motherfucker. Who else you think I'm talking to, homeboy? I'm getting bored of this. What? It's what? Not legally fucking if you do not penetrate. Shit, man. Fucker. Fuck. You friendly. Wow, co jest? Co on, jakiś Spider-Man? Co on zrobił? Fuck. Jak zabijam kierowcę, to taki dźwięk jest zajebisty. Skąd mi się tak nagle bierze dużo? A nie! Headshot jest taki, dobra. Teraz kminie. Headshot jak wchodzi, to jest tak... Au, za mną. Wow! Okej, dobra, nie myślałem, że się coś zjebie, ale wróciło. Wow. A może tak by po prostu strzelać po samochodzie i niech wybuchnie. Będzie miło? No dawaj, no maleńka. No proszę, niech to wybuchnie. What the fuck is wrong with this car? Nice, w końcu. No i koniec. Zabicie strzały w głowę pojazdu. No nie udało się. Nie wiem, dlaczego ten samochód w ogóle nie chciał wybuchnąć. Strasznie długo wybuchają. No, nieważne. No, fajna rzeźnia. Jest, ile ich tu leży trupem. Dobra, spoko. To co? Mieliśmy spróbować się udać gdzieś do jakiegoś sklepu. Na przykład tu. Nie, co to za... To jest Binko. A ja chciałem do Suburbana, a tu mam jeszcze jakiś inny fryzjer, może ten być lepszy. Tylko tego samochodu już raczej nie użyjemy. Musimy spróbować jakiś inny. Ragdoll. Świetna sprawa. I to specjalnie tutaj zostawili. Znaczy zostawili, specjalnie to zrobili, żeby można było ragdolla robić w dowolnym momencie. No, dawaj. More head. Right again. Czy jakiś fajny samochód?
autobus wezmę. Dobra, weźmiemy sobie ten. Wygląda na taki najlepszy w sumie. Wow! Ktoś mnie tam zaczął ten. Chcieli mi pozabijać. Co mnie dali pozabijać? Spoko, wyjeżdżamy stąd. nice! Jak tu można zawracać, znaczy to za... Ach! Driftić można. Nice. Tu jest to akurat fajnie zrobione. No, przesadziłem. O, nagle zniknął murek. Widzieliście? Nie było murku. Przez chwilę. Masakra. Co jest? Czemu mi tak chujowo trasę ustalił? What the fuck? Pieprzyć to. Jadę dołem. Uwaga. Czy mogę tu zjechać? To nie wiem, co za problem. Ten też ciul nie widziałem, nie wiem, co on robi. Proszę, hunta mistrz kierownicy. Zją. Można. A, nie trafiłem. Nie, dobrze. Ale zmieńmy tą muzykę. Nie bardzo mnie pasjonuje taka. Korek. Nie ma korka. Nie, mogłem w sumie tamtędy jechać. No ale nieważne. Tu jest ten kuźwa koleś. Ziomik sobie wisi. Jak ja, co ja tu robię? Źle. Znaczy źle GPS pokazuje. Jezu. Bliskie spotkanie z autobusem. Uwaga. Nice. Wjechałem sobie. Kurde, to jest dobre. Zamiast taki płaski mur, to wzięli coś takiego, zrobili. I w tym momencie nie ma problemu z... Tak, jasne. GPS zawsze wie lepiej, nie? Jedź kurwa naokoło. A ja wam pokazuję, że tak nie trzeba. A, już tu byłem z tym. Ostatnio. O, nieważne. Fuck. Byłem tutaj tym, Franklinem. To teraz sobie tym przyszedłem. O! Tego to bym się kurwa nie spodziewał. Biegnę. Spoko, laska. Jak będzie to? Tylko nie z tłumikiem. Dobrze, zajebiście. Dobra, ten umarł. A gdzie drugi? Ach, dwa tysie. A, tamten chyba uciekł. Szkoda. Zaczął spierdalać w drugą stronę. Co za koleś. No ja nie to chciałem. Też nie to chciałem. Jezu, co ja robię? O, to chciałem. Nie snajperkę. Uff. To już w ogóle. Bym sobie nakupił ubrań. Może będę mógł zrobić darmowe zakupy. Next time you come in, it's 25% off, okay? Spoko. Jak aktualnie nieczynny, no szlak by to trafił. Niech się to zapisze i może już będzie czynny. Oh yeah. To jest zajebiste. Już czynny? Można? Noż, niech mnie szlak trafi.
Ja pindole, dobra, idziemy do fryzjera. Jest tu ten fryzjer w okolicy? Tu jest. A, Boże. Dobra, wiecie co, po prostu sobie to skończmy. Już bez pierdzielenia się tu. No ale fajną akcją w sumie zakończyliśmy to. Może sobie go ubiorę samemu i wam pokażę po prostu efekt. No nic, w takim razie dzięki wam za oglądanie. Jeżeli moje materiały wam się podobają, to zachęcam do łapkowania ich. I tak samo możecie zlajkować mój profil na Facebooku. Tam codziennie jest informacja o wszystkich odcinkach, które wypuszczam. Ostatnio niestety się coś strasznie jebie z YouTube'em i wam nie pokazuję odcinków, więc tam zawsze macie. No i cóż, tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć.